Wrzeszczot o numerze katalogowym 3554. Wrzeszczot z firmy Wolfcraft, przeznaczony do metalów nieżelaznych, stali nierdzewnej, blachy stalowej, drewna iglastego z gwoździami. Tutaj tak się prezentuje, również ten sam blisterek. Do wycięcia z tyłu mamy ten kartonik, możemy sobie to wrzucić w tym opakowaniu do naszej skrzynki narzędziowej, ewentualnie przerzucić do czegoś innego. Sam wrzeszczot ma zmienną geometrię samego zęba, taką nieregularną. Na samym początku jest głębszy, później jest płytszy, głębszy, płytszy. Jakieś tam zadanie to ma. Ja w to nie będę wnikał, jakie to ma zadanie, bo nie moja w tym rola. Ktoś sobie tam wymyślił, dlaczego tak jest, a nie inaczej. A jak się znawcy znają, niech wypowiedzą się pod filmem w komentarzu. Tak? Dobrze. Dzisiaj przetniemy, i to jest tylko jeden zestaw, który dzisiaj będziemy testowali, i przetniemy sobie dwie kantówki. Te dwie kantówki mają wkręcone wkręty. Takie ło. Jeden czarny, drugi złoty. Zobaczymy, czy sobie to poradzi. Producent deklaruje, że się uda. Zobaczymy. Zanim zaczniemy ciąć, to tak. Brzeszczot jest wykonany z bimetalu. Uchwyt T. Zakres cięcia, głębokość cięcia od 3 mm do 65 mm. Cena za komplet, to są dwie sztuki w zestawie, w takim blisterku plastikowym. Na Allegro 14 zł, Konrad.pl 34,32 i Lange Łukaszuk 24,75. Są to trzy sklepy, które znalazłem jako pierwsze w internecie. Nie kopałem gdzieś głębiej. Za taką kwotę można to wyhaczyć z internetu. Żadnego ze sklepów nie znam, chociaż Lange Łukaszuk znam z Instagrama. No, chociaż nigdy u niego, przepraszam, nic nie kupowałem. I nie polecam, ani nie polecam tych sklepów. Pracować w zakresie zalecanym przez producenta między 3 a 6 mm dla blach oraz 3 a 65 mm dla materiałów drewno, pochodnych, drewnianych. Tutaj nie wybieramy sobie, gdzie te wkręty będą wkręcane. Jest on przeznaczony do cięcia drewna razem z gwoździami. Nie mam gwoździów, mam wkręty. Nie mam na warsztacie ani jednego gwoździa. Dlatego zobaczymy, jak sobie poradzi z wkrętami. Zapraszam. A taka mała ciekawostka, ze względu na to, że w opisie jest zaznaczone, że również jest przeznaczony do metalów nieżelaznych, mamy taki profil o takim przekroju. Zobaczymy, czy się przetnie. Ale to za chwilę. Na pierwszy rzut oka grubsza kantówka. Ona jest o grubości 50 mm. I zobaczymy, jak ona sobie z tym poradzi. Oczywiście maszyna ustawiona na max obroty. Ostatnia. To jest szóstka. I bez podcinaka. Zobaczymy, czy to da radę. Lecimy. Najpierw będzie odpadał czarny, a później złoty wkręt. Coś nie tnie. Spróbujemy zmniejszyć trochę obroty, bo może za duże. Nie jest nawet specjalnie gorący. Czarnego nie tnie. Zobaczymy. Zobaczymy złoty.
Ok. Już wiem wszystko. Czarnego nie przeciął. Niestety. Ale złotego przeciął. Muszę go teraz wykręcić. Aż się styropian delikatnie stopił. To jest złoty. Został przecięty. Niestety czarny, na czarnym poległ brzeszczot. Chociaż tutaj widzę, że jest przecięty kawałek. Także można go, no nie złamie. On jest hartowany jednak, ten czarny, i jego ciężko. I widzę, że brzeszczot troszkę poległ. Ale się chyba nawet nie stępił. Zresztą to zobaczymy zaraz. Brzeszczot ewidentnie tutaj w tym miejscu jest spalony. Moja wina. No ale w sumie na hartowanym wkręcie no nie dał rady. W każdym bądź razie co do złotych wkrętów, złote można ciąć. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Dobra, to drugiej kantówki w zasadzie nie tniemy. Przetnę teraz ten profil aluminiowy. Do cięcia użyję tego samego brzeszczotu, ze względu na to, że jednak to miejsce spalone jest troszkę niżej i teoretycznie powinien sobie dać radę z tym kawałkiem ameliniu. Tak jak przypuszczałem. Ups. Aluminium troszkę ciepłe. Ale bardzo ładnie brzeszczot sobie dał radę z przecięciem, mimo tego, że kawałeczek został przypalony, także tutaj no chylę czoła. Złote wkręty przecina jak najbardziej. Czarne wkręty jednak są dużo mocniej hartowane i tutaj miał problem. Przypalił mi się ten brzeszczot. Niestety tego nie przetnie, także musicie uważać. Ale skoro producent mówi, że to jest do cięcia ewentualnie gwoździ, a ja się biorę za to i tnę wkręty, no to nie ma się co dziwić, że materiał w brzeszczocie poległ. Ale mimo tego, że poległ, to aluminiowy profil został przecięty i tutaj spoko. Zostaw komentarz, co sądzisz o tym teście. Ja nie będę ani polecał, ani nie polecał. Wnioski sobie wyciągnijcie sami. Ja chciałbym wam tylko przybliżać, który brzeszczot można wybrać w tym gąszczu różnych, przeróżnych firm, rodzajów brzeszczotów, do czego, po co i dlaczego. Wydaje mi się, że brzeszczoty tną całkiem przyzwoicie. Zresztą gdybyście się zagłębili troszkę bardziej w pochodzenie brzeszczotów, no to wiele, wiele by się wyjaśniło. Ale to już zostawię dla was. Szukajcie, a znajdziecie. Pozdrawiam serdecznie. Olo76 z tej strony. Bez pitolenia. Nara. Już za tydzień następny odcinek z następnymi brzeszczotami, bo tutaj jeszcze zostało kilka kompletów do przetestowania. Także zapraszam. Nara.